Cześć, witam z KS Martes. Dziś chciałem Was zaprosić do recenzji, myślę, bardzo ciekawego routera, jakim jest Merkusys MR50G. Router skierowany jest do osób, które szukają taniego, ale równocześnie bardzo wydajnego routera do swoich domów, czy też jakiejś małej firmy. No i myślę, że tutaj MR50G świetnie się wpasowuje właśnie w oczekiwania tych osób, ponieważ z jednej strony mamy bardzo niską cenę tego urządzenia, zaledwie około 170 zł, z drugiej strony otrzymujemy router dwuzakresowy, pracujący w paśmie AC, prędkość łączna 1900 Mbit na sekundę, gdzie w paśmie 5 GHz mamy 1300 Mbit na sekundę, natomiast w paśmie 2,4 aż 600 Mbit na sekundę. Myślę, że do zastosowań domowych jest to w zupełności wystarczające. Ponadto router posiada podwójne MIMO, mamy też gigabitowe porty LANowskie, mamy oczywiście wsparcie dla IPv6. Tak więc mamy to wszystko, czego byśmy mogli oczekiwać od znacznie droższego urządzenia sieciowego. Jak się ten router będzie spisywał, to sobie oczywiście sprawdzimy w naszych recenzjach. Dzisiejszą recenzję podzielimy sobie na dwie części. Dzisiaj będzie unboxing tego routera. Zobaczymy sobie jego wykonanie, wygląd oraz sprawdzimy sobie też dokładną specyfikację techniczną tego urządzenia. Natomiast w drugiej części recenzji pokażę Wam konfigurację tego routera oraz zrobimy sobie testy wydajności, tak żebyście mogli zobaczyć, co to urządzenie potrafi. To cóż, zaczynamy oczywiście dzisiaj od unboxingu. Zobaczmy, co producent nam oferuje w tym dość dużym, czarno-czerwonym pudełku. No i teraz zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o zawartość. W środku mamy tutaj instrukcję obsługi, troszkę papierologii. Oczywiście nasz router, wszystko ładnie zapakowane, zabezpieczone, jak widzicie, foliami ochronnymi. Może sobie to od razu odkleimy. Anteny też są zabezpieczone, to będzie nieco trudniej odkleić, więc to Wam pokażę już za chwilę. Mamy tutaj aż 6 anten, zobaczcie, czyli bardzo dużo anten, jak na router tej klasy, no ale za chwileczkę sobie to dokładnie będziemy analizować. Co jeszcze w zestawie? W zestawie mamy krótki przewód LANowski do podłączenia komputera. No i mamy oczywiście zasilacz. Zasilacz, już Wam mówię, 12 V, 1 A, czyli 12 W, zakończony tutaj taką okrągłą końcówką. To jest wszystko, co znajdziecie w zestawie. No i teraz może przejdźmy sobie do samego urządzenia. Wygląd takiego pająka, myślę, że pod względem designu wygląda przyzwoicie. Dość nieduże urządzenie, bardzo lekkie, małe gabaryty, ścinane tak po skosie, tutaj jak widzicie tył jest nieco szerszy, przód jest węższy. No wygląda jak rzeczywiście typowy pająk, jedna kontrolka, tutaj dioda LED na środku. No i cóż, o tych antenach już wspominałem, mamy ich aż 6, sprawdzimy sobie specyfikacji technicznej, jeszcze moce tego urządzenia. No i zobaczmy teraz, co znajdziemy na obudowie tego routera. Jak widzicie, na tych bocznych krawędziach tutaj się nic nie znalazło, więc jedyne złącza mamy na tej tylnej krawędzi. Tutaj od razu widać oszczędności, jakie producent nam tutaj zastosował. Mamy tylko 3 porty RJ45. Pierwszy to jest port WAN do podłączenia naszego internetu. No i mamy tylko 2 wyjścia LAN do podłączenia urządzeń właśnie przewodowo. Tak więc no, myślę, że tutaj jest pierwszy słaby punkt, jeżeli chodzi o ten router. Natomiast na szczęście są to bardzo szybkie gigabitowe wyjścia, więc pod względem prędkości, wydajności tutaj nie powinno być żadnego problemu. Więc jeżeli macie więcej niż 2 urządzenia podłączane przewodowo, no to niestety będziecie musieli zastosować dodatkowo jakiegoś switcha, który rozszerzy możliwości tego routera. Jeżeli chodzi o pozostałe tutaj elementy, wejście zasilania oraz przycisk WPS, który pełni też rolę przycisku reset. Jak widać, nie ma nawet tutaj przycisku power, odcięcia zasilania od tego urządzenia, więc żeby go wyłączyć całkowicie, no to będziemy po prostu musieli wypiąć zasilanie z tego routera. Tak więc dość okrojony panel. Też, jak zapewne zauważyliście, nie ma tutaj żadnego wyjścia USB, czyli bardzo podstawowa konfiguracja, jeżeli chodzi o to urządzenie.
Jeżeli chodzi o wykonanie techniczne, tutaj od dołu mamy takie stopki, ale one nie są tutaj podgumowane. Jest to po prostu wszystko tworzywo sztuczne, więc też trzeba będzie uważać, żeby nie porysować sobie powierzchni. No i kolejna sprawa, nie ma żadnych otworów do powieszenia tego routera na przykład na ścianie, więc tego tu nie znajdziemy. Natomiast dużo otworów wentylacyjnych, co akurat jest na plus, ponieważ mam nadzieję, że będzie to urządzenie dobrze wentylowane, nie będzie się przegrzewało. Ogólnie konstrukcja wizualnie dość ciekawa, natomiast pod względem tutaj wyposażenia też dość mocno ograniczona. Tyle odnośnie budowy wykonania routera Mercusys. Teraz sobie może przejdźmy do jego specyfikacji technicznej, dlatego też przenieśmy się na stronę producenta. Jesteśmy teraz na stronie firmy Mercusys, no i zobaczmy sobie teraz podstawowe funkcje oraz specyfikację techniczną routera MR50G. Może posłużmy się tą grafiką, którą producent nam przygotował. Prędkość, tak jak wspominałem, w paśmie 5 GHz do 1300 Mbit na sekundę, w paśmie 2,4 GHz do 600 Mbit na sekundę, czyli mamy wysokie prędkości dla wszystkich naszych urządzeń, no i to jest myślę atut, jeżeli chodzi o ten tani router. Kolejna sprawa, zobaczcie, mamy tutaj 6 anten, co Wam już pokazywałem w recenzji. One mają bardzo duży zysk energetyczny, więc mają zapewnić nam świetne pokrycie sygnałem w naszym domu. Dodatkowo mamy tutaj technologię beamforming, formatowania wiązki, dzięki czemu sygnał jest kierowany w kierunku naszych urządzeń. Ta wiązka jest tak uformatowana, żeby te urządzenia zawsze były w zasięgu sygnału od tego routera, tak więc powinniśmy mieć jeszcze lepsze tutaj pokrycie tym sygnałem, lepiej dopasowane do naszych tutaj preferencji. Jak to będzie, oczywiście też sobie sprawdzimy podczas naszych testów. Kolejna sprawa, urządzenie jest wyposażone w technologię MUMIMO, czyli nie musimy już kolejkować urządzeń, jak to ma miejsce w przypadku tańszych routerów, dzięki czemu nie tracimy tutaj tych prędkości, tej wydajności naszego łącza. Tutaj jak widzicie, router komunikuje się z każdym urządzeniem jednocześnie, dzięki czemu ta sieć jest bardziej wydajna, bardziej szybka. No i to jest funkcja, która jest znana ze znacznie droższych urządzeń, więc fajnie, że się to znalazło w tym tanim routerze. No i kolejna tutaj funkcja też znana z droższych urządzeń, z droższych routerów, czyli funkcja Smart Connect, która łączy nam pasma 2, 4 i 5 GHz w jedną sieć Wi-Fi pod jedną nazwą, dzięki czemu te urządzenia nasze mogą dobierać sobie pasmo jak najlepsze dla siebie. No i to oczywiście też pozwala na większy komfort i korzystania z sieci oraz też szybsze działanie samej sieci w domu. Jeżeli chodzi o dodatkowe funkcje, mamy też kontrolę rodzicielską, mamy też sieć dla gości wyizolowaną, którą możemy sobie stworzyć. Mamy też oczywiście możliwość przydzielania priorytetu poszczególnym urządzeniom w sieci. Tak jak widzieliście, mamy tutaj dwa porty LAN, do których możemy podłączyć urządzenia, które wymagają szybkich połączeń, jak konsole, laptopy, telewizory i tego typu rzeczy. No i tak naprawdę to jest tutaj wszystko z takich najważniejszych rzeczy. Router może pracować też w trybie punktu dostępowego, więc jeżeli byście to potrzebowali, to też będzie taka możliwość. Czy coś tutaj jeszcze znajdziemy w specyfikacji technicznej? No to co już wspominałem, porty gigabitowe, WPS-y. Myślę, że chyba najważniejsze informacje już Wam przekazałem. Jeżeli potrzebujecie coś z tej specyfikacji, to już odsyłam Was na stronę producenta lub właśnie do tej tabelki, którą teraz widzicie. Ok, na dzisiaj to by było już tyle z mojej strony. W kolejnej recenzji, w kolejnym odcinku pokażę Wam menu tego routera do zarządzania jego funkcjami, jego konfigurację oraz pokażę Wam, jak wypadły tutaj testy, pomiary zasięgu sygnału, prędkości przesyłania danych, no i to oczywiście tego typu rzeczy. Tak więc na dzisiaj to by było już wszystko z mojej strony. Ja się z Wami już żegnam. Jak zwykle proszę Was o łapkę w górę, o subskrypcję kanału. No i do zobaczenia już niedługo w kolejnych odcinkach na kanale Smart Test. Cześć!